Co w miłości? Zobaczmy, kochani, co w nowym miesiącu rozwinie się u Was w miłości. Jak potoczą się sprawy miłosne? Jak rozwiną się Wasze sprawy emocjonalne, Wasze relacje? Lub poznacie kogoś być może nowego? Zobaczmy. Dzisiaj powróżę z kart tarota klasycznego i będziecie mieli do wyboru trzy grupy. Oczywiście na początku witam Was bardzo serdecznie i cieszę się, że jesteście. Proszę, jeśli jesteście nowi, to zasubskrybujcie moją grupę koniecznie dzisiaj, byście tutaj zawsze zostali i dostawali powiadomienia od YouTube'a o nowych filmikach z różnymi wróżbami dla Was. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry. Proszę, również piszcie do mnie komentarze. To jedyna forma korespondencji naszej. Jeśli czytam Wasze komentarze, jestem bardzo szczęśliwa, że mam z Wami kontakt, że czuję Waszą obecność. Także piszcie do mnie w komentarzach. Piszcie, czy grupa, którą wybraliście, rezonuje z Wami. Proszę również o lajki dla rozwoju tego kanału i zapraszam Was na wróżby indywidualne, które robię za pomocą dat urodzenia i zdjęć. Wyślijcie mi e-maila, ja wyślę Wam różne opcje, jakie są możliwe dla wróżb indywidualnych, więc znajdźcie mój e-mail na moim kanale, w komentarzach, pod filmikiem i napiszcie, jaka tematyka wróżby indywidualnej Was interesuje. Dziękuję serdecznie i zaczynamy. Dzisiaj do wyboru macie trzy grupy. Grupa pierwsza to aniołek biały. Grupa druga to serduszko ceramiczne, różowe. Grupa trzecia to biedronka różowo-fioletowa. Wybierzcie sobie jeden z tych przedmiotów i zaczynamy, kochani, naszą wróżbę. Grupa pierwsza, czyli te dwie grupy sobie odłożymy i grupa pierwsza. Co w miłości w następnym miesiącu? O, już mi wypadło. Podjęcie jakiejś decyzji i wyruszenie naprzód za tą decyzją konsekwentnie. Jesteście bardzo zablokowane. Mamy 8 mieczy, blokady. Straszne jakieś tutaj mentalne blokady, klatka mentalna. Boicie się być może pójść w nowym kierunku. Jesteście jakby sparaliżowani wręcz do wyruszenia w nową drogę, w nowe plany. Co w miłości? Co w miłości? Co w miłości? Co w miłości? Aha, dobrze. No, mamy podjęcie decyzji. Sprawy emocjonalne lub finansowe lub sprawy rodziny, być może nawet ślubu, zaręczyn, czy gruntowania rodziny, jak to się mówi, nie wiem. W każdym razie mamy trzy buławy, mamy 8 mieczy, czyli totalne blokady, lęki i mamy dwie buławy. Czyli widzę, tutaj macie lęki, by podjąć jakąś decyzję i to podjęcie decyzji Was po prostu tak paraliżuje, że nie wiecie w ogóle, co zrobić i stoicie w miejscu, nie jesteście aktywni, tylko pasywni.
A chcecie tutaj, nie wiem, być może jest jakiś trójkąt miłosny, lub macie dwie opcje i tak naprawdę musicie się zdecydować i pójść w jednym kierunku. Natomiast poprzez te lęki, tak, mamy 8 mieczy, czyli tą pułapkę mentalną znowu. Wierzycie, że coś musicie, być może wierzycie, że musicie zostać tutaj w małżeństwie, czy w tym związku i boicie się tutaj podjąć jakiejś konkretnej decyzji. I powinniście podjąć tą decyzję, ponieważ decyzja, podjęcie waszej dojrzałej decyzji, konkretnie, skrupulatnie, rzeczowo, jest tematem tutaj na następny miesiąc w miłości u was. Jeśli chcecie rodzinę, jeśli chcecie stabilność, długotrwały związek, szczęśliwą relację, to musicie podjąć decyzję i się nie bać, wyjść z tych blokad, z tych lęków. Musicie widzieć, słyszeć, czuć, zastanowić się i wybrać i pójść w tym kierunku. Jeśli jest to trójkąt, nie możecie dłużej tego ciągnąć, tylko musicie złamać te struktury i zdecydować się na jakąś konkretną partnerkę lub partnera i pójść w tym kierunku. Czyli podjęcie decyzji to wasz temat w miłości, kochani słuchacze grupy pierwszej. Dziękuję serdecznie. Jeśli podejmiecie tą decyzję, jeszcze taka tutaj malutka wskazówka, to będziecie szczęśliwi w tej oto właśnie relacji, czyli dziesiątka monet. Dziesiątka monet to bardzo piękna, szczęśliwa, pozytywna karta mówiąca o stabilizacji, o sukcesie, dobrobycie, o szczęśliwej rodzinie, o długotrwałym związku, więc podejmijcie najpierw konkretnie decyzję z kim, z którym partnerem lub partnerką chcecie być. Dziękuję serdecznie, grupa pierwsza i zapraszam grupę drugą. Grupa druga wybrała serduszko różowe. Zapraszam właśnie tę grupę. Co w miłości? Co w miłości? Dla grupy drugiej, co w miłości. Wow. Mamy papieża, czyli kapłana, świat i 7 monet. Oraz wstrzemięźliwość. Więc tak, z biegiem czasu musicie mieć cierpliwość, powoli. Tutaj należy podjąć jakąś ważną decyzję. Przemyśleć i mądrze podjąć jakąś decyzję. Być może macie plany ślubu, zaręczyn i pozytywnie tutaj realizować swoje plany. Otworzy się tutaj jakaś nowa perspektywa. Czyli stara faza się zamknie i tutaj świat mówi o tym, że otwórzcie się na nowe. Tak? I pracujcie nad tym ciężko. Ciężko należy pracować być może nad jakąś nową relacją, czy nie wiem, dać nową szansę, nową próbę tutaj dla tej relacji, w której jesteście i pracować ciężko, by się udało. Ale ta praca się popłaci i przyniesie rezultaty. 7 monet, czyli do 7 miesięcy maksymalnie, przyniesie tutaj dobre rezultaty wasza praca nad tą relacją, nad związkiem. Być może nawet zaowocują te plony ślubem czy zaręczynami. I będzie balans, harmonia, współpraca, będzie yin-yang, czyli ta męsko-damska energia, która będzie przepływać pięknie, spokojnie, łagodnie.
Musicie jednak mieć cierpliwość, by sprawy te emocjonalne potoczyły się dobrze i musicie pracować nad tą relacją. Czyli praca się tutaj opłaci, tak? Siedem monet mówi o oczekiwaniu po zasianiu ziary na efekty, przeczekaniu tych ciężkich może jakichś kryzysów czy problemów, odpoczynek i dostaniecie zapłatę za dobrą pracę. Jeśli będziecie tutaj pracować nad tą relacją, to wynagrodzi Wam to wszechświat i ta relacja będzie na końcu bardzo przyjemna, harmonijna. Będzie balans, będzie tutaj łagodna, po prostu piękna energia i nawet ślub lub zaręczyny. Jeśli chodzi o karty świata, to na pewno jest to nowa faza w Waszym życiu, tak? Która rozpocznie się w następnym miesiącu, ale również być może jakiś wyjazd, rozpoczęcie wszystkiego od nowa, wyjazd zagraniczny wręcz lub kontakty zagraniczne, gdzie poznacie kogoś, z kim jest tutaj szansa, by ułożyć coś długotrwałego, ale musicie nad tym pracować i mieć tą cierpliwość, wyrozumiałość i spokój w sobie. Dziękuję serdecznie grupie drugiej i zapraszam grupę trzecią, która wybrała Biedronkę. Dobrze. Co w miłości? Co w miłości? Dobrze. Mamy tutaj w przełożeniu królową kielichów, czyli królowa kielichów to bardzo emocjonalna królowa, tak? Królowa, która sprawy emocjonalne, romantyczne, uczuciowe ma jako najważniejsze. Królowa kielichów to na pewno osoba, która patrzy sercem, tak? Która jest bardzo emocjonalna. I wie, jak radzić sobie ze zmianami emocjonalnymi. Jest empatyczna, wrażliwa, romantyczna. Tutaj taka osoba, królowa kielichów, to jest na pewno żywioł wody i to jest być może osoba spod raka, skorpiona lub ryb. Tutaj jesteście emocjonalnie przeciążeni. 10 buław mówi o sprawach, które dźwigacie, są balastem dla Was ciężkich. Musicie przemyśleć swoje sprawy, kochana grupo trzecia. Położyć się, znaczy w takim sensie, że odizolować się, spokój mieć i w samotności przemyśleć sobie jeszcze raz tutaj sprawy. Odciąć wszystkie złe sprawy, negatywne i ułożyć sobie tutaj wszystkie emocjonalne, romantyczne, relacyjne sprawy. No i tutaj król monet. Król monet to możecie poznać jakiegoś partnera lub może macie kogoś już na oku króla monet, który jest osobą bardzo zrównoważoną. To może być osoba spod znaku byka panny koziorożca, czyli to jest na pewno żywioł ziemi, czyli bardzo spokojna osoba, racjonalnie myśląca, twardo stąpająca po ziemi. Król monet szuka stabilizacji, szuka na pewno związku stabilnego i długotrwałego, tak? I tutaj właśnie albo poznacie taką osobę, albo macie już taką osobę, gdzie tutaj chcecie sobie przemyśleć, czy ta relacja dalej, wy jako królowa kielichów, on jako król monet, czy ta relacja jeszcze ma być kontynuowana, czy dacie nową szansę, czy spróbujecie jeszcze raz, ponieważ tutaj są jakieś balasty, jakieś problemy, jakieś kryzysy, tak? 10 buław to
nie wiem, coś jakby dobiegało końca, jesteście przeciążeni, jesteście, nie wiem, przytłoczeni, ciężko wam, być może za dużo jakichś tutaj czy konfliktów, czy kryzysów, czy emocjonalnych nieporozumień i chcecie jeszcze raz sobie wszystko to poukładać, jakby sprecyzować, w którym kierunku ta relacja ma pójść, tak? Cztery miecze mówią o blokadach również, o potrzebie odpoczynku, o regeneracji, by poukładać sobie swoje plany bardzo racjonalnie, tak, rzeczowo, przemyśleć na poziomie rozumu, na poziomie mentalnym, tak? Co dalej właśnie tutaj z tym królem monet. Także no, przemyślcie, weźcie sobie czas, jakby dajcie sobie czas na przemyślenie spraw, relacji i mamy tutaj tych dwóch partnerów, tak? Czyli mężczyznę lub nie wiem, lub jedną osobę spod znaku byk, panna, koziorożec, drugą osobę emocjonalną spod znaku raka, skorpiona, ryby i tutaj ta relacja powinna dostać nie wiem, jakąś nową szansę, nową próbę, ale przemyślcie sobie, w którym kierunku i jak to zrobić. Dziękuję serdecznie grupie trzeciej i życzę Wam oczywiście samych pozytywności w miesiącu nowym, w nowym czasie, który tutaj się zaczyna, nowy miesiąc, nowe pomysły być może, nowe próby, nowe szanse. Wykorzystajcie je. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Napiszcie, czy grupa, którą wybraliście, rezonuje z Wami. I zapraszam na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.